Cześć! Witam Was w drugim odcinku z serii Maluj ze mną. Dziękuję Wam za tak pozytywny odbiór ostatniego tutorialu. Bardzo mi miło. Dzisiaj będziemy malować obraz nową techniką, o którą wielokrotnie pytaliście zarówno w wiadomościach, jak i w komentarzach. Więc idę się przebrać i zaczynamy. W dzisiejszym odcinku będziemy malować abstrakcję olejną w kolorystyce butelkowa zieleń, granat, jak i również złoto. Format, który ja wybrałam, to jest 60×80 cm. Wy oczywiście możecie wybrać dowolny format, a cały obraz będziemy wykonywać gąbeczką. Do dzisiejszego obrazu wybrałam najlepsze materiały w przystępnych cenach, które w zupełności wystarczą Wam do namalowania obrazu samodzielnie w domu. Ja do dzisiejszego obrazu będę używała palety wielokrotnego użytku. Zdecydowanie ją Wam polecam. Następnie będą to farby olejne. Farba biała firmy Talents, numer 105. Farba olejna firmy Renaissance Hooker Green, numer 41. Oraz farba Prussian Blue, numer 35. Naszym głównym narzędziem, którym będziemy wykonywać obraz, będzie gąbka oraz medium malarskie olejno-żywiczne szybko schnące. Po wyschnięciu farb i namalowaniu pierwszej warstwy obrazu będziemy potrzebować werniksu oraz purpuriny, które sobie będziemy razem łączyć. Po oddzieleniu gąbki od zielonej części należy ją przerwać na przynajmniej dwa kawałki. Myślę, że w tym obrazie zdecydowanie nam wystarczą. Farby wycisnęłam sobie na paletę. Następnie będę używała do delikatnego rozcieńczenia farby, właśnie medium, które Wam wcześniej pokazywałam. Będzie ono używane w bardzo małej ilości, ponieważ farby, których używamy, są już troszkę transparentne. Jeżeli za bardzo je rozwodnimy, nie będą nam dobrze kryły podobrazia. Ilość medium, którą będziemy potrzebować, będzie mniej więcej w takiej ilości. Nie więcej, szczególnie przy Hooker Green, który jest dosyć mocno transparentny. Następnie będziemy używać gąbki, żeby sobie złączyć je razem. Z drugą farbą robimy to samo. Po nałożeniu dwóch głównych farb na podobrazie będziemy używać miksu niebieskiej i zielonej w połączeniu z białym. Jednak to zrobimy na końcu, więc na razie nie ruszam tych farb. Na zdjęciu wyświetla Wam się obraz, który właśnie wykonywałam tą techniką. Na pewno nie będę robiła kopii 1:1. Będzie to obraz mocno zainspirowany, z podobną kolorystyką. Wy oczywiście możecie sobie wykonać w innej kolorystyce, jak i również w innej kompozycji. Zalecam Wam, żebyście do obrazu włożyli rękawiczki. Farba Prussian Blue i Hooker Green strasznie farbują, w szczególności właśnie ta niebieska. I przez następne dni, jeżeli nie włożycie rękawiczek, będziecie mieć mocno zafarbowane palce. I mi się niestety skończyły, więc... No, nie mam wyjścia, ale jestem do tego przyzwyczajona. Ok, więc zaczynamy malować. Farbę nakładamy delikatnie na gąbkę i zaczynamy wklekować ją w płótno. Dzięki temu, że farba jest transparentna, możemy dobrze używać jej transparentności, ponieważ w miejscu, gdzie damy mniej farby, ten niebieski będzie zdecydowanie bardziej wyraźny i będzie płótno bardziej przyświtywało. Plus gąbki jest taki, że po nałożeniu farby ona chłonie jej bardzo dużą ilość, dlatego wystarczy nam to na nałożenie bardzo dużego odcinka po obrazie.
Po pierwszym połączeniu farby olejnej z medium starajcie się go nie dodawać do farby, ponieważ w momencie, kiedy ją za bardzo rozcieńczymy, farba nie będzie w stanie pokryć nam podobrazia w taki sposób, jak robi to teraz. Ja w tym obrazie nie będę się skupiała tak mocno na kompozycji, którą wcześniej widzieliście na zdjęciu. Postaram się zrobić troszeczkę inny obraz. W momencie, jak zaczniecie malować obraz od jednego rogu, dobrze, jeżeli będziecie szli systematycznie do przeciwnej strony. Ponieważ jeżeli od razu sobie będziecie nakładali obok siebie kolory, będziecie widzieć, jak one się układają, czy ta kompozycja Wam pasuje. Przy przejściu koloru zielonego z niebieskim, dobrze, jeżeli fajnie sobie zblendujecie te dwa kolory na granicy, żeby nie było takiego mocnego odcięcia, że tutaj mamy niebieskie, a tutaj mamy zielone. Dobrze, jeżeli zrobimy po prostu delikatne przejście. W obszarach, gdzie będzie w większej ilości jeden kolor, dobrze, jeżeli w niektórych miejscach powkłada się właśnie delikatne akcenty innego koloru. Na obrazie możemy zostawić prześwity, takie jak tutaj, czy nawet takie jak tutaj, ponieważ wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej dodać na to jaśniejszy kolor, który nam rozjaśni cały obraz. Ja w tym momencie się skupię na rozłożeniu niebieskiej i zielonej farby na całym podobraziu. Oczywiście postaram się, żeby te prześwity nam tutaj zostały, ponieważ później będę nakładała dopiero jaśniejszy kolor na to. I po nałożeniu wszystkich farb olejnych dopiero skupimy się na złocie. Ciemne kolory już nałożyłam na podobrazie, w tym momencie będziemy je rozjaśniać. Przy nakładaniu jasnego koloru bardzo ważne jest to, żebyście delikatnie, ale dosłownie bardzo delikatnie dotykali kolbeczką podobrazia. Wtedy dodatkowo zrobi nam się bardzo fajna struktura.
Na tym etapie obraz jest skończony. W tym momencie musimy odstawić obraz na jakieś 4-5 dni, najlepiej w ciepłe miejsce, co znacznie przyspieszy czas schnięcia farby. W momencie, aż cała farba na obrazie będzie już sucha, będziemy mogli się skupić na dodawaniu złota. Wracam do Was po 4 dniach. Obraz jest już suchy, więc możemy się zająć nakładaniem złota. Do rozdrobnienia złotka najlepiej, jeżeli użyjecie sobie kubka. Mi się niestety skończyły i użyłam zakrętki po świeczce. Do naczynka przysypujemy pigment. I całość zalewamy werniksem w niedużej ilości, żeby złoto nie zrobiło się za bardzo transparentne. Oczywiście całe złoto musimy wymieszać razem z pigmentem. Ja w tym celu używam końcówki pędzla. Żeby sprawdzić, czy złotko jest dobrze napigmentowane, wystarczy, że sobie je nabierzemy na pędzel i damy na ściankę. Jak widać, tutaj jest bardzo dobre krycie, więc możemy zacząć nakładać złoto. Do nałożenia złota będziemy używać również gąbeczki. Polecam, żebyście wybrali tą bardziej postrzępioną część. Ona sprawi, że nałożone złoto nie będzie tak regularne. Starajcie się gąbki za bardzo nie zamoczyć. Potem możecie również ją osuszyć delikatnie o ścianki, ponieważ gdy nałożymy za dużo złota, może nam po prostu ścieknąć pod obraziu, a potem będzie je ciężko usunąć. Zaczynamy nakładać złoto. Robimy to bardzo delikatnie, delikatnymi naciskami na podobrazie. Dzięki temu, że nacisk gąbki na podobrazie nie jest za mocny, zostają nam prześwity spod spodu, co daje bardzo fajny efekt. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, czyli w momencie, jak nakładacie złoto, ważne jest, żeby zmieniać ułożenie gąbeczki. Ponieważ jeżeli będziemy ją cały czas nakładać w jednej płaszczyźnie, ten kształt będzie się powtarzał regularnie. W ogóle nie wiem jak Wam, ale mi ten obraz przypomina galaktykę, taki gwiezdny pył. Fajne. Bardzo fajnym patentem na wykończenie takiego obrazu jest właśnie użycie pędzla. Najlepiej, żeby był on dosyć twardy i możemy sobie tak delikatnie uchlapać obraz i zapełnić obszary, gdzie jest tylko farba. Obraz jest już skończony. Werniks będzie potrzebował teraz 2-3 dni, żeby sobie spokojnie wyschnął. W opisie daję Wam listę zakupów potrzebną do namalowania tego obrazu. Jeżeli będziecie go malować, pamiętajcie, że możecie go wykonać w dowolnej kolorystyce, jak i również kompozycji. Dodatkowo mam dla Was super niespodziankę. Jest to konkurs, możecie w nim wygrać dokładnie ten obraz. Wystarczy, że w komentarzu napiszecie, dlaczego chcielibyście go wygrać oraz napiszecie swój nick z Instagrama, żebym mogła się z Wami łatwo skontaktować. Jeżeli odcinek Wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, jak i również zapraszam Was na mój Instagram, gdzie znajdziecie więcej moich prac. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, niebawem widzimy się w następnym odcinku. Cześć!